Cześć, tu Ernest! W wiadomościach w grze została zapowiedziana jeszcze jedna nowość. Ramię w ramię z nowym trybem Podłoga to Lawa do gry wejdzie też nowy przedmiot. Trująca pułapka. Opis tej wiadomości brzmi: patrz pod nogi, albo wleziesz w pułapkę. No dobra, ale to możemy przecież powiedzieć o każdej pułapce w Fortnite. Wiele więcej szczegółów na jej temat dla znamie ikona oraz sama nazwa. Widzimy ją w momencie aktywacji, czyli jak ktoś obok niej przejdzie. To powoduje, że wystrzeliwuje ona tytułową truciznę. Możemy się spodziewać, że osoba, która znajdzie się w zasięgu rażenia tej trucizny, będzie skazana na kilka lub kilkanaście sekundowych obrażeń. Tak samo jak jest na przykład ze śmierci bombami, ale może mniejsze obrażenia, a może nawet większe. Do tego, tej trucizny nie będzie się dało z siebie zdjąć, dopóki sama nie przestanie działać. Co ciekawe, na ekranie wczytywania za trzeci tydzień widzimy, jak jedna z postaci sezonu 8 ucieka przed strzałkami ściennych pułapek. Jednak na ikonie tej pułapki widać, że będzie szlała czymś nieco innym. W temacie nowości to Epic Games ogłosiło także, że w najbliższej aktualizacji do gry zostanie dodany nowy tryb areny. Będzie to zwykły tryb Battle Royale, ale z systemem rankingów, który pozwoli graczom chętnie do walki w lidze mistrzowskiej Fortnite walczyć między sobą na tym samym poziomie rozgrywki. To będą po prostu tak zwane rankedy. A przy okazji najlepsi gracze będą mieli szansę do wzięcia udziału w ogromnym turnieju Fortnite. Szczegóły poznacie w opisie. Sama aktualizacja do gry wejdzie już jutro w środę, czego dowiedzieliśmy się z oficjalnego tweeta Fortnite. Jak zawsze od 10 rozpocznie się kilkugodzinna przerwa techniczna, do około w pół do 13. Z tą aktualizacją do gry wejdą wcześniej wspomniane przeze mnie nowości oraz garść nowych skinów, emotek i, mam nadzieję, informacje na temat nowego wydarzenia w grze. Poza tym to Fortnite Insider przekazało dalej, że w niektórych krajach za darmo dla posiadaczy PlayStation Plus jest dostępny kolejny darmowy pakiet skinów. Tym razem do odebrania skin, którego widzi teraz w tle, wraz z jego backblingiem. Aby go odebrać, ta oferta musi najpierw wyjść na światło dzienne w Polsce oraz musicie mieć konsolę PS4 lub kolegę z PS4 i zakupione PS Plus na koncie, na którym odbieracie tego skina. I uwaga, na czas nagrywania tego filmiku nie ma tego pakietu jeszcze we wszystkich krajach, ale podobno jest już m.in. Rosji. I to tyle. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym.